Cześć i czołem, witam w kolejnym odcinku. I teraz tak, zaczął się nowy tydzień, więc wiadomo, że kupujemy jednostki. No i niestety znowu pojawia się problem. Pani, nie masz pan kamienia? No bo nie mam kamienia. Mam bardzo mało pieniędzy. Ja bym zrobił tak, tych wszystkich pokupił, tych bym pokupił i mamy 6000 golda. No niestety golemów na razie nie jestem w stanie tutaj w żaden sposób pokupić. Oni są dobrą jednostką, bo są tanią jednostką w porównaniu z tymi gościami, a mają tyle samo życia, tak? Wiadomo, mniejszy damage, ale za tą cenę tak naprawdę się opłaca ich kupować. Ale dobra, kupiliśmy sobie tych typiarzy, więc ja bym sobie podleciał teraz tutaj do poligonu i spróbowałbym zobaczyć, na jakie jednostki mogę polepszyć. Tutaj mogę na świetliki, więc zabawy nie ma. Gdzie są ci moi zwykli żołnierze? Tutaj są moi zwykli żołnierze. 10 tysięcy kosztuje, o kurde. Nic, wydam całą swoją gotówkę na to, żeby ich zupgrade'ować. Weźmy jeszcze połowę. I jeszcze połowę z nich. 8 tysięcy wydamy. 8 tysięcy wydam na to, żeby mieć więcej gargulców. No opłaca się. No ja uważam, że się opłaca. Wy możecie mi tam w komentarzach napisać, czy to się faktycznie opłaca, czy nie. I teraz zrobimy taki myk, że moją postać, ponieważ tamta druga musi zacząć levelować w jakiś magiczny sposób, zrobimy sobie, że poprzenosimy jakieś jednostki. Na przykład tak, pozbędziemy się golemów, pozbędziemy się tych chłopków, pozbędziemy się jakichś wilczków i latających, może tych latających leśnych duszków. W sumie więcej tych leśnych duszków. Ich się wszystkich pozbędziemy. My sobie polecimy teraz w kierunku. Tutaj łatwy przeciwnik się pojawił. Tych łatwych zostawimy dla naszego bohatera. A ja bym sobie poleciał. I teraz tak, mamy do wyboru właśnie tą planszę tutaj. Są przeciętni przeciwnicy do zabicia. Jest jakiś łatwy przeciwnik do zabicia. Więc moglibyśmy portalem tu przejść, zebrać kamień i pozwiedzać, co tu jest. Tu na przykład kusi mnie kuźnia artefaktów. Ale widzimy, jest też tutaj przeciwnik się kręci. Moglibyśmy na przykład otworzyć tą bramę i zacząć łoić tych przeciwników, którzy są, i spróbować podbić to. Rolling Lows, czyli jakiś rodzaj budynku, tak? Czyli dodatkowe miasto by było. Ja myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, więc ty sobie pójdziesz tutaj, ty dołączysz do naszego bohatera i kończymy turę. Staram się już lecieć na dwóch bohaterów, no bo to jednak... O, tutaj przyszedł i mi przejął. I zaczyna się wzajemne przejmowanie i walka. No, drewno nie jest mi jakoś super potrzebne. Bardziej mi zależy na kamieniu. Natomiast, no, strata, tak? To jest niepotrzebna strata, którą sobie odbijemy, jak tylko przejmiemy to miasto. Więc teraz tak, nasz bohater ten przejdzie sobie do tych jednostek. Zaanektujesz wszystko. Jesteśmy teraz silną grupą i teraz te przeciwniki... wydadzą nam się łatwe. I właśnie on będzie tutaj czyścił ten teren z tych właśnie tego typu przeciwników. No bo jakoś trzeba go też wylewelować, tak? Prawda? No i teraz tak, mamy gargulce, mamy świetliki. Dobra, ja myślę, że taki skład, jaki nam przydzieliło, powinien być odpowiedni. Gargulców w sumie tych powinienem mieć więcej. Nie, no dobra, zostawimy jak jest. I teraz tak, bo tu jest ta jedna hydra. Hydra jakimś czarem pierdykniemy. I teraz tak, golemy idą naprzód, wy tu wszyscy będziecie sobie latali, to możecie po boczkach sobie polatać. I tak to załatwimy. I nasz bohater sobie podejdzie tu. Dobra, git. Rozpoczynamy bitwę. I teraz tak, zaczął się nowy tydzień. Moglibyśmy przywołać żywiołaki. Bardzo silne istoty, 15 many kosztuje. Mamy Rain of Arrows, czyli czar, który powoduje, że będziemy tutaj strzałami łoili. Spoko opcja. W sumie jedna z lepszych, bo jakbyśmy tutaj dali, to cały czas będziemy ich łoili łącznie z tą główną hydrą. Tutaj jak, kurde, bałamucą grubo. Ogniem w ogóle cisną. I teraz dałbym może uderzenie energii. Rozrywający promień, moc, wpływa na jednostki wroga, zmniejsza ich zdrowie. To jest czar drugiego rodzaju. Ja bym może uderzenie energii tutaj walnął, żeby obniżyć energię tej hydry. No i ona ucieka, nie musieliśmy jej zabić w całości. Generalnie oni tutaj giną. Trygław.
3000 expa. Czy ty możesz skorzystać z kapliczki? Okej, okay, każdy bohater może skorzystać, więc ty jak najbardziej sobie pójdziesz do Sunbeam. I pójdziemy sobie tutaj zabić tego przeciętnego gościa. Troszkę nam się postać osłabiła, nie wiem czy nie lepiej byłoby mu coś kupić. A tym bohaterem pójdziemy spróbować przejąć tę część wyspy. Nie będzie tu łatwo, ale no trzeba spróbować zawalczyć. Bang. No i tutaj widać, mamy już swego rodzaju... Okej, oni walczą dystansowo, nie wiem właśnie czy wyjdą z tych murów, czy nie wyjdą. Ja dlatego wziąłbym jednak może mniej tych głównych sługusów, a więcej gargulców, żeby tu wparowali. I proszę przekalkulować. No nie, 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 tak nie może być. Czemu tak mało jednostek może być na planszy? To mnie troszkę martwi. Dobra, przekalkuluj, 147. Tak będziemy łoili. Czyli ty i bohater. Rozpocznij bitwę. Czy jakiś czar mógłbym tu zastosować? No mógłbym rzucić na przykład wzmocnienie i liczyć na to, że się przebiją do wszystkich przeciwników. No, mocno obrywam. Myślę, że 10 many na uderzenie energii jak najbardziej, żeby tych przeciwników troszkę osłabić. Mamy jakby widać przewagę, więc źle nie jest. Ale też mamy olbrzymie straty, bo niestety gargulce nam pomarły. I pęk, rzucił przeciwnikiem o glebę. Wszyscy padli. 6000 expa. Możemy przyzwać jakieś miski za 900 doświadczenia. Jak najbardziej przyzywamy z prostej przyczyny, że ja będę się ich po prostu pozbywał. I te miski będą dołączały do tego drugiego bohatera. No muszę go wzmacniać, tak? To jest słaby bohater, a nie jest nam potrzebne aż tyle jednostek. I teraz tutaj co pokazuje mi? Tutaj są jakieś jednostki, które bronią, tak? Czy ja mogę ich pozyskać? Chyba się nie da. Lost Hero. Mamy przeszywane spodnie podróżnika oraz tarcza. Umiejętność logistyka, cokolwiek to daje. Szkoda, że nie da się sprawdzić. I mamy tarczę. Ja bym wziął tarczę i po prostu dał sobie troszkę do obrony. Plus 2 do obrony. Obrona zwiększa zdrowie stworzeń w armii bohatera. No to warto mieć obronę. To jeszcze daje plus 2, czyli dużo. Tu jest typ przeciętny, z nim byśmy nie chcieli walczyć. Cloud Palace. Visiting the Cloud Palace allow your hero to wish either for war or for peace. Przeciętny typ. To bym chciał załatwić. I miasto. Czy w mieście możemy coś stworzyć? O, więcej golda będzie. To musimy postawić, żeby mieć większy zysk. Kończy się tura. Niebieski do nas przyszedł, ale nam tu przejmuje dziad. Aj! Wypadałoby, żebym ja też zaczął jednak zwiedzać tereny, gdzie oni mają swoje miasta i po prostu w końcu jemu podbierać jakieś rzeczy, no bo jednak on tu cały czas nam przyłazi i bałamuci wszystko, co jest dla nas cenne. Podjedźmy sobie bohaterem po naszego misiaczka tutaj. Myślę, że zrobimy tak, to powinno być ok. Chodźcie tu miśki do naszej armii i teraz ty możesz z łatwością pozabijać tych agentów. Tak jak nam przydzieliło, tak zostawimy. Bohatera sobie damy tu, ciebie damy tu i was tutaj na dystans damy. Rozpoczniemy bitwę. Myślę, że nie będę ingerował, chociaż w sumie wiecie co, rzućmy tutaj strzałami, żeby ich tu troszkę, żeby poobrywali. Szybko przeskoczyli, tak, z danego obszaru. Fajny, mocny czar. Jeszcze tego też zbałamucę. Mamy dosyć dużo many, więc możemy sobie pozwolić na takie akcje. Wygraliśmy. O, i teraz w końcu nasza babeczka Tezania awansowała na level 6. Dodała plus 1 do mocy magicznej. I jakie ty masz tu perki? Magia wody, uczy nowego zaklęcia, bohater uzyskuje etrium. Tak, eterem. Eter, etrium, eteryczność, dobra. Szlachectwo.
zmniejsza koszt wynajęcia. Hex, Storm, some enemy creatures into frogs at the start of the combat. Też taka dobra w sumie, zamienia część jednostek wroga na żaby. Potem mamy mądrość, uczy bohatera nowego czaru i daje szansę za każdym razem, kiedy zyskuje następny poziom. Poziom zaawansowany, ekspert odblokowuje również bardziej zaawansowane zaklęcia i swarming. Ja bym chyba poszedł w swarming, że duplikuje fantomowo niektóre jednostki. To wydaje się spoko opcją. Zbieramy siarkę i nasz bohater teraz powinien coś tu zacząć działać. Łatwy do pokonania typ. Jak najbardziej, on mi tu przejął w ogóle rzeczy. Więc ja bym poszedł w jego kierunku i spróbujemy go zbałamucić właśnie tym naszym jednym bohaterem, skoro jest łatwy dla niego. Tutaj dla naszego tego bohatera to już w ogóle będzie łatwizna, ale on ma tutaj inny cel. On ma za zadanie przejąć miasto. Więc idziemy przejąć nowe miasteczko, które prawdopodobnie zasili się w nasze szeregi. I teraz tak, oczywiście nie chcemy samymi gargulcami łoić, bo to bez sensu. Chcemy też wziąć część tych jednostek i może jednego super szefa. I wyrównajmy ilość. Wygląda sensownie. Tak, ty tutaj na dystans będziesz łoił i bohater rozpocznie bitwę. Myślę, że warto byłoby błogosławić tutaj, czy że gargulców na froncie. Czemu by nie? Z tego też powinienem skorzystać, odbicie pocisków, ale to sobie jeszcze zostawimy, jak będę miał większą ilość jednostek takich złych. Chociaż przy walce na miasto to by mogło się przydać, ale jest łatwy przeciwnik, więc tutaj też nie będę niepotrzebnie marnował tego czaru. Przypominam, że on jest za darmo, nie kosztuje mnie w ogóle many i przydałby mi się właśnie w walce z tym bohaterem, który jest powyżej. Jak będziemy zaraz z nim walczyli, to myślę, że rzucimy ten czar. Podbiliśmy miasto, dziękujemy. Możemy przyzwać za 900 expa. Przyzwiemy. Rolling Lows. To jest nasze nowe miasteczko. I teraz tak, tu możemy rekrutować gobliny, harpie, jakichś tam jeźdźców i tych innych gości. No i oczywiście chcemy awansować miastem, żeby generować większy przychód. Martwy las. Pozwala jednostkom hordy ulepszyć się poprzez udział w walce. Brzmi spoko, a nie do końca wiem, jak to działa. Martwy las. Kawerny tu nie będziemy stawiali. Weźmiemy sobie ten martwy las, żeby generować jednostki. Potem damy plac nomadów. A, zobaczcie, tutaj już dopiero tu jest centrum. A wcześniej tu mogliśmy dać. I oni zaczynają już od rynku. Cyrulik jeszcze jest, ok. Przekształć w uczeni. Zapłać 5000 zł, 10 bel drewna, 10 kamienia, aby skonwertować to miasto w uczonych. Miasto utraci swoją całą obecną populację, ale pozostanie tak samo rozbudowane. No ja bym osobiście wolał pójść w uczonych, tak? Cały czas, żeby nie mieszać sobie tutaj. Po co mieć dwa rodzaje, tak? Przekształcimy sobie to miasto. Myślę, że w następnej turze nam się uda. Tak też bym zrobił. Nasz bohater jeszcze ma jakieś możliwości poruszania się? Ma. Ale dobra, to w takim razie ja bym wykupił sobie te jednostki. Niech je ma ze sobą, bo to zawsze nam zwiększa jakby siłę. O, i jeszcze kamień tutaj doszedł, ale bosko, bosko. No dobrze, to w takim razie idźmy, zbałamućmy kolejnego gościa. Przejdź od razu jako wynik walki, tu możemy sobie darować. Jakiś tam jeden typek nam padł, demonologia. Ognisty kłuciec, bierzemy. I kolejny awans, tutaj bym sobie wziął odporność. Daje jednostkę szansę na zignorowanie ataków dużych jednostek. To jest bardzo dobre rozwiązanie, no bo duże jednostki jednak nas bałamucą. Alchemię może nie pójdziemy teraz. Ja bym poszedł w destrukcję, bo to mi się wydaje jako całkiem sensowna umiejętność. I teraz tak, aktywujemy sobie... A czemu ty chcesz tu jeszcze walczyć? Zapuszczona kopa... Aha... Kopalnia złota opuszczona i tu mamy przeciętnego typa. Myślałem, że to jest kamień, a to nie jest kamień. Tylko żeby to przejąć, to najpierw muszę zawalczyć z ogromną ilością przeciwników i to jest przeciętne, więc będzie ciężko. I nie mam złota też, żeby przekształcić to miasto. Dobrze, to w następnej turze to zrobimy. Tu mamy kampa. W naszym mieście numer 1
Czy jestem w stanie coś potworzyć? No nie do końca. Więc zakończmy sobie turę. Ten nam tutaj ciągle ucieka. Dziad jeden. Ale ja go zaraz dogonię. Ja go dogonię naszą tą postacią. Tylko właśnie tak. Rtęć. Rtęć moglibyśmy pozyskiwać, czemu by nie. Tylko nie wiem, czy nie lepiej będzie iść najpierw gościa zbałamucić. On i tak stąd nie ucieknie. A nie, może uciec, bo zobaczcie, on ma tu statek. Dobra, rtęć nie jest... Zobaczmy na rynku, jak bardzo cenna jest rtęć. No, sprzedaj za stówkę. Stówkę kosztuje, no to nie jakoś super się opłaca. Dobra, to w takim razie tak, to miasto. To miasto. Czemu nie mogę tego przekształcić? Chyba dlatego, że nie mamy bohatera. Moment. Wróćmy się tutaj. Przekształćmy miasto. No okej. I to mi jakby widać troszkę cofnęło rzeczy. Inaczej są w ogóle rozłożone też budynki, zauważcie. Czemu nie możesz rekrutować? Coś już zostało zbudowane, może dlatego nie możemy tutaj działać. Mamy Ivory Palace, mamy dwa pałace, więc dobra, to sobie zostawmy. Ty nasz miśku. To jest jakiś fajny skarb, neutralny gościu z bohaterem, ale on może mieć jakieś dobre przedmioty ze sobą. Ja bym chciał z nim zawalczyć, tym bardziej, że jest łatwy, więc zbałamućmy gościa. I chyba wszystko to, co tu mamy, tak bym zostawił. Czemu by nie? I teraz tak, naszych super tutaj tytanów sobie tutaj damy na samym dole. Harpie i to możemy dać tu. I zaczniemy walczyć od dołu. Czy dawać błogosławieństwo? Dałbym błogosławieństwo. Dla tytanów się nie da. Więc tych błogosławmy, żeby bardziej bili. Wypalenie też mamy. Myślę, że wypalenie nie ma sensu. Tutaj ciepnę, żeby pozabijać jak najwięcej przeciwników zaraz na samym froncie. Nasi tytani grubo tutaj bałamucą. Ich warto też czasami naprzód dawać. Tylko fajnie by było, gdyby oni jednak potrafili się leczyć. A głupio by było stracić tak silną jednostkę. Na przykład tutaj już widać, gościu mocno obrywa. Wybierz rezerwę. Ok. Nie wiem, kogo wezwałem. Tych wezwałem. No dobrze, niech lecą. Dwóch tytanów nam padło, więc tutaj grubo oberwaliśmy. Ale nasi czarodzieje całkiem dość dobry damage mają, więc sobie tutaj radzą. Nie jest tak łatwo, powiem wam szczerze, jeśli chodzi o samą walkę. Tutaj naprawdę trzeba się skupić na tym, co się robi. Myślę, że rzucimy czar, pocisk i spróbujemy zabić tą hydrę jedną, bo jednak ona miała bardzo dużo życia. I jeszcze wybierz rezerwę. Proszę tutaj wparować od razu na tą hydrę, nie czekać. No, ci jak się rzucili, to hydrę od razu zbałamucili. I uciekają. Część jednostek pouciekała. Część dobiliśmy, wygraliśmy, ale ciężko, bo straciliśmy wszystkich półbogów. 12 tysięcy expa, przyzwiemy jednostki za doświadczenie. W sumie demonologia nie jest taka zła, bo tego doświadczenia jest potem bardzo dużo, a nie tracimy dużo rzeczy. Mamy rękawice, które dają do obrony, mamy rtęć, mamy złoto. Nic więcej na razie tu nie zrobimy. Rękawice dają nam jeszcze więcej do obrony, mamy plus 10, więc jeszcze nasza armia jest coraz bardziej silna. Tylko już widzimy, przez to, że bogowie nam padli, no to już ten przeciwnik jest co najmniej trudny, ten wymagający, więc niestety nie damy sobie z nimi rady. Więc łatwo nie będzie. Czy możemy coś ciekawego tutaj zbudować? Na razie chyba sobie darujemy, zostawiamy dla jednostek. I ty, babeczka, pójdziesz za tym gościem, pogonisz go. Ponieważ on był dla ciebie łatwy, więc ja bym chciał go załatwić. I kończymy turę. Z
z czasem te tury są coraz dłuższe. I znowu uciekł. Wkurza mnie, że on tu biega po naszej planszy, więc musimy go dogonić. I zawalczmy sobie z gościem. Field value 120. Brzmi spoko, ale zrobiłbym tak, że z rezerwy wyrzucimy czterech tych. Okej. Niech mi dopasuje teraz jednostki. Cztery golemy zostawimy. Gdzie są te nasze golemy? Wspaniałe, nie widzę ich. Tu jest silny ten pożeracz. Tych damy sobie tu, ale nie widzę naszych golemów. Gdzie są nasze golemy? Jakby wyparowały, nie wiem co się stanęło. Tutaj się pojawił, dobra, może to był jakiś bug, ciężko powiedzieć. Więc ich damy oczywiście na front. Rozpoczynamy bitwę i zaczynamy od jakiegoś silnego, potężnego czaru. Przyzwiemy sobie żywiołaki i rzucimy odporność na pociski. Powinno nam być znacznie łatwiej. Żywiołaki swoje robią. Ten jest dosyć silny, ten bohater. Możemy mu kulą śnieżną walnąć, żeby go zbałamucić. I pozbyliśmy się jedną silniejszą jednostkę, więc nagle tutaj nasze, jak widać, szale zwyciężyły, tak? Tu dodatkowo te żywiołaki, które przyzwają. Całkiem sensowna jednostka, bo silna. Warto się w to bawić. Tutaj na tyle mnie ktoś zaczął atakować. Dziwnie to wygląda. Mógłbym przyzwać więcej żywiołaków, ale chyba na tym etapie to nie ma najmniejszego sensu. I tak całkiem nieźle nam idzie. Wybierz rezerwę. Dobra, wybieramy rezerwę. Proszę przyjść. Każda jednostka musi zginąć. No i wygraliśmy. Nie wiem, czemu tu ma plus 6, plus 5. On chyba sobie zrekrutował. Tanzania zdobyła prawie 2000 expa. Mamy dużo strat, ale to było warto. I mamy kolejny, siódmy poziom. Wydaje mi się, że warto by było pójść teraz na przykład mądrość. Uczy nowego czaru i daje szansę nauczyć się nowego czaru za każdym razem, kiedy bohater zyskuje następny poziom. Więc im wcześniej to weźmiemy, tym tak naprawdę lepiej. Magia wody. Dobra, dajmy to mądrość. Przywołanie goblinów dostałem, czar. I tutaj chyba żadnych skarbów nie zyskaliśmy. Dobra, czyli musimy odzyskać to, co potraciliśmy, czyli laboratorium alchemiczne. Musimy sobie wrócić teraz tu. Nasz główny bohater troszkę oberwał. Dostaliśmy speeda. Dostaliśmy bardzo dużo złota. Jest skrzynka ze skarbem. Doświadczenie czy złoto? Teraz mi się bardziej złoto przyda niż exp. I niestety troszkę kulejemy, jeśli chodzi o surowce. I tak, tego nie zabijemy, ale to jest kopalnia złota. Ona by nam dała 1000 złota każdego dnia, ale już niestety oberwałem. Jest dodatkowy portal, który gdzieś nas prowadzi, nie wiemy gdzie. O, jakiś artefakt się pojawił, zobaczcie. Łatwy przeciwnik do zabicia. Jest jakiś spodnie maga, umiejętność magia wody, czyli już wiemy, że przyjdziemy tutaj Tezenium, żeby ona zdobyła sobie obronę i zdobyła sobie spodnie. To jej się na pewno przyda. Poza tym przeciwnik jest łatwy, więc powinna sobie dać spokojnie z tym radę. Tylko najpierw niech ona tam poodzyskuje wszystkie surowce, jakie są. Co w naszej bazie? Czy ją można w jakiś sposób rozwinąć? Rynek musimy postawić, żeby móc postawić centrum uczelni, więc trudno, skoro trzeba, to trzeba, to stawiamy. Niestety nie mam żadnych jeszcze jednostek, bo chyba nie mam tych kamieniołomów. Nie, no mam, tylko po prostu chyba nie ma jednostek, dobra. I teraz tak, ten główny bohater. Co ty tak naprawdę możesz tu osiągnąć? Tego nie odblokujemy. Moglibyśmy załatwić sobie tych czarowników i sobie siarkę generować. I to by było chyba najlepsza z opcji tak naprawdę. Jeszcze została nam ten budyneczek. Brama Furii. Nie mamy też pałacu, bo brakuje nam surowców. Dużo nam rzeczy. Anax for Spell. 15 level bohatera potrzebny.
i zwiększa mądrość dla każdego bohatera, który wkroczy do miasta, więc to też by było spoko. Kosztuje nas niedużo, bo kosztuje nas jakieś marne surowce, więc myślę, że pobudujemy sobie tego typu właśnie przedmioty, że jak któryś tam z naszych bohaterów odwiedzi, to mamy wszystkie potrzebne surowce, mamy siarkę, mamy rtęć, mamy kryształy, więc możemy postawić oba budynki. Zaczniemy od tego. Jakieś dodatkowe spele nam doszły, oślepienie, przywołanie żywiołaków, many, dosyć drogi czar, ale to się przyda szczególnie dla naszego czarodzieja. Generalnie tu mamy rzemieślnika i czarodzieja. Jako rzemieślnik jest to dobry bohater na początek gry, bo daje nam sporego buffa, jeśli chodzi o rekrutację jednostek, ale jeśli chodzi o samą walkę, to ja bym był jednak za czarodziejami, bo mają więcej many i te czary też są dosyć potężne, więc warto iść w tym kierunku. Odcinek jest dosyć długi, więc ja już tu będę kończył. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.